Matadorze? Co? Wiesz, że to tylko trening, co nie? Tak, Shaker. I właśnie ćwiczę wielkie wejście. A teraz zagrajmy w nogę. Świetnie, Rasta! Podaj do Joe! A? Nieźle, luźny Joe! Teraz kopnij do Shakera! Shaker do mnie, okej? Okay? Nie! Wow, 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 wow! Nowa strategia! Podawajcie tylko do El Matadora, czyli mnie! Dość tego, El Matadorze. Musisz się nauczyć, co to znaczy być Super Strikerem. Znam świetne miejsce, w którym dostaniesz odpowiednią kurację. Trenerze, przepraszam! Proszę mnie nie odsyłać! To jakaś kuracja jak w spa? Pora na Matadora. Dziewięć bramek w pięciu meczach. Hat-trick w meczu przeciwko United. To jasne, że ich czarnym koniem jest El Matador. Trenerko, problem sam się rozwiązał. Według plotek El Matador jedzie na tajemniczą wycieczkę. Co za oaza? Położenie nieznane. Jakieś ekskluzywne miejsce. Nie ma opcji, żeby ten wyżelowany goguś pokonał mnie po tygodniu na wakajkach. Glover, oaza to nie ogródki działkowe. To miejsce może zmienić człowieka. Byłaś tam? Byłam? Ja tam przecież pracowałam. Myśli, że robię to, żeby go ukarać. Hej, ja tu tylko latam. Ale to wszystko dla jego dobra. Surowy ojciec z pana. Trenerze, po co tu stanęliśmy? Trenerze! Trenerze! Gdzie jest nasz ośrodek? Zostałem sam na pustyni. Skąd wy się... Gdy coś cię trapi, gdy cię los za nos wodzi, pomyśl, że już lepszy dzień nadchodzi. Zrób krok do przodu i złap luz. Niech strach w dzień i w snach cię nie zwodzi. Czy wy to zrobiliście? Chyba kościarką. To miejsce wygląda jak szpital, który zjadł dział warzywny. Witam, panie Matadorze. Mam na imię Carmen. Będę pańską uważną. Uważną? Uważna jest trenerką umysłową dla nierozważnego, dla pana. A idź mi z tym zielskiem! To pani wie, kim jestem? Oczywiście. A trener chce, by nauczył się pan, co naprawdę oznacza bycie Super Strikerem. Przecież wiem, co to znaczy! Ach, ale istnieje przestrzeń pomiędzy poznaniem prawdy, a życiem w prawdzie. I w tej przestrzeni jest właśnie nasza oaza. Jak niby te obrzydliwe soczki mają pomóc mi strzelać gole? Kirk, wyjaśnisz panu? Pomyśl, jak o swoje zdrowie dbać świadomie. W dobrej formie ciągle warto trwać niezłomnie. Warto sobie taką szansę dać przytomnie. Tak, to chciałbym znać. Polecieć w kosmos balonem. Twój i odbić piłkę baseballem. Mam dość. Dzwonię do trenera. Muszę się stąd wydo... Przykro mi, panie Matadorze, ale doświadczenie w naszym ośrodku musi być wolne od pokus. Zostanie pan z nami aż do meczu z Cognito. W międzyczasie kluczowym jest ograniczenie kontaktu ze światem zewnętrznym. Ale mamy skrzynki do wysyłania pocztówek. Pocztówek? Świadomie, niezłomnie, przytomnie, jak płomień. Też szczęśliwy możesz być ogromnie. Naszym nowym pacjentem jest El Matador. Jest taki czadowy. Ma potencjał. To buntownik. Arogancki, uparty. Ale oaza już go naprostuje. Ciekawa jestem, jak tam nowa uważna.
szeptucha. Poprosiła konkretnie o pana Matadora na pierwszego nieuważnego, więc na pewno wie, co robi. Doktor ogarnięta. Nazwisko ma niezłe, co? Zobaczymy. Twoja! Bazerka! Totalnie, ziom! Zmarnowali już trzecią okazję! Klaus! Co? To miał być twój strzał, Shaker! Ale ciebie nikt nie krył! Następnym razem oleję was i sam strzelę! Właśnie tak zrobiłby El Matador! No dobrze! Może zbyt pochopnie wysłałem go aż na tydzień. Ale Shaker, Klaus, musicie się komunikować! Tak, trenerze, ale Klaus... W komunikacji nie chodzi tylko o to, kto strzela, ale też o słuchanie, chłopcy. Przepraszam, ale co pan mówił, nie dosłyszałem. Porażka. Mamy ciarki żenady. Możemy już wrócić do gry. Witaj, dzień dobry. Wstań po prostu. Wypij na śniadanie soczek z wodorostu. Ale jeśli masz mnie dość, Carmen wymyśli coś. Ej, wszystkie lustra porozbijaliście? Przykro mi, panie Matadorze, tu nie ma luster. W naszym ośrodku nie patrzymy na to, co na zewnątrz, tylko na wnętrze. No, brachu. Czuję, co jest w waszych wnętrzach, bo śmierdzi brokułem. Może przejdźmy do dzisiejszego programu, dobrze? Proszę poznać innych nieuważnych. Brutalka! A to co za zwierzę? Podaj nowemu panu piłkę. Co jest? Poddanie? Nie, no to mi się akurat podoba. Drodzy Supa Strajke, z pomocy, to miejsce jest do bani. Zabierzcie mnie stąd. Luźny Joe, do środka i podaj do Tygrysa. Tygrysie, rozbiegaj i podaj do Shakera. Jest twoja, stary. Przyjąłem wiadomość. Jakby nie było go w drużynie. Nie wiem, o kim mówisz. Spokojnie, chłopaki. El Matador wciąż jest w zespole. Czy to dobrze, że nie bierze udziału w treningach? Właśnie. Nie zakłóci naszej gry, gdy tu wróci... Ochrona? Świadomość? Wspólnota? Spełnienie. Kiedy wreszcie wróci z oazy, El Matador będzie odmieniony. Z całym talentem i ani kapką ego. Panie Matadorze, próbujemy panu pomóc. Mam nadzieję, że teraz pan to zrozumiał. Bardzo ładnie. A teraz przejdziemy do szeptania. Pomyśl, jak o swe zdrowie dbać. Świadomie. W dobrej formie ciągle warto trwać. Niezłomnie. No właśnie. Warto sobie taką szansę dać. Przytomnie. A jak żyć pięknie, da ci znać. Twój płomień. Chłopaki, obczajcie, ile przyszło pocztówek. Czadowo, listy od Wanu. Nie, wszystkie wysłał El Matador. To jest dla ciebie, Klaus. Wow. Gibki Rasta, luźny Joe. Drogi Klausie, to miejsce jest do bani. Wyciągnij mnie stąd. Soczki jadą krowymi plackami. Nikt się jeszcze nigdy nie zmienił na lepsze, będąc w strefie komfortu. Trener. Ani się obejrzycie, a wróci i będzie strzelał gole. Będziesz śnił cudowne sny, już śpi i śnij.
Dobranoc, stary. Dobranoc, panie Matadorze. Dobranoc, panno Carmen. Chyba nie myślałeś, że uciekniesz bez nas, koleż. Niech zgadnę. Buntownik próbuje uciec. Mamy kod czerwony w sektorze czwartym. To skąd wiedziałaś, że będę uciekał? Widziałam, jak potulnie grasz z Carmen, przy okazji kradnąc rzeczy. Co takiego zrobiłeś z klockami? Mamy ich na oku. Odbiór! Po prostu zapomniałem ich pozbierać. Niezły jesteś. Sprawdzam tylko, czy nie jesteś robotem z przyszłości, który chce mnie zniszczyć. Poważnie? Są prawdziwe i właśnie nadchodzą. Wilkołaku, do nogi! Doktor Ogarnięta! Witamy w naszym kinie! Niedługo, gdy pani tu wcześniej pracowała. No to kogo oglądamy? Proszę się nie bać. Ale panie nieuważny, pan Matador właśnie ucieka. To dość normalne, że nowy nieuważny ucieka, gdy jego uważna jest bardzo surowa. Myślicie, że byłam zbyt ostra? Cztery szepty działają na przypadki takie jak Fido czy dziwne roboty z przyszłości. Ale El Matador może zatracić swoją osobowość, jeśli nadal będzie ich pani używać. Naprawdę? A myślałam, żeby dołożyć kilka tajemnych szeptów. Co? Nie. Żartowałam. A ja się nabrałem. Tajemne szepty to nie jest temat do żartów. Raz jednego użyłem. Gość się zawiesił i przez 6 bitych dni przytulał drzewo. No co? Drzewko było samotne. To roboty! Przyleciały po mnie! Hada! Chciałbym, żeby to były roboty z przyszłości. Jak pan widzi, panie Matadorze, nie ma żadnej ucieczki z naszej oazy. Dzięki za nic, trenerze! O! Emocje sięgają zenitu, a setki fanów zebrały się, by powitać gwiazdę Super Strikers, El Matadora! Pan Ego właśnie wylądował. Przygotujcie się na przedstawienie. Ale nie tym razem. A? Jest dla nich miły. Matadorze! Matadorze! Uwielbiam się! Ja ciebie też, obcy typie. Co? Powinieneś nazwać mnie psychopatycznym stalkerem! Kim jesteś? Kim ja jestem? Ja jestem nikim bez moich braci. Shaker, czadowe skille i świetna fryzura. Gość ma wszystko. Trener! Widzicie? Cały talent i ani kapki ego. Dzień meczowy w Strikercie! Oby nasz nieuważny nie nawalił. Był dość ciężkim przypadkiem, ale Carmen go zmieniła. Może i jest miły, ale czy nadal umie grać w nogę? Patrzymy na wszystko, co robisz. Inspekcja. No, strzelaj już, El Matadorze! Dalej strzelaj! Ty strzelaj, Shaker! El Matadorze! Nikt nie kochał dawnego ciebie. Odrzucenie.
Byłeś zepsuty, ale cię naprawiłam. Poprawka. Nie wiem, co zdarzy się, gdy znowu ujrzycie mnie nowego. La 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 la. Co za drama! Co za żal! El Matador jest najgorszym graczem na murawie! Ale najwięcej osób przytulił. Myślicie, że Carmen użyła tajemnych szeptów? Nie, przecież jest lekarzem, nie potworem. Skoro już o niej mowa, gdzie jest doktor Ogarnięta? Właśnie, nie widziałam jej, odkąd El Matador wyjechał. El Matador! Co tam się wydarzyło? Ty się nawet nie starasz! O, przyjaciele, staranie się to jedynie objaw naszej dyssatysfakcji z hojnej obfitości chwili teraźniejszej. Nie, ja też nie czuję tej mowy, koleś. To nie. Niestety moja wina. Sam wysłałem go do oazy. Tak, ale niech trener zobaczy. To miejsce jest do bani. Wyciągnij mnie stąd. Może faktycznie działo się tam coś złego. To byłem stary ja. Taki wściekły, taki wrogi. Mam dla was nowe pocztówki z nowymi przemyśleniami. Tęsknię. I kocham. Na mojej też tak napisał. Na mojej są rysunki szczeniaczków, ale z naszymi twarzami. A czemu nie wysłałeś ich z oazy? Odmówili wysyłki wszystkich moich pocztówek, bo próbowałem zwiać. Próbowałeś uciec? Klasyczny numer starego mnie. O, te napisałem sam do siebie. Drogi przyszły El Matadorze, mówi stary El Matador. Czytaj uważnie. Carmen próbuje zlasować ci mózg, szepcze ci dziwne rzeczy i... No bez takich! Dawno ja był zwykłym szaleńcem. Zrób sobie przysługę i porządnie przejrzyj się w lustrze. Nie! W łazie nie patrzymy na to, co na zewnątrz, tylko na wnętrze! Ja! Ta Carmen Ogarnięta namieszała mi w głowie! On wrócił! Carmen Ogarnięta? Przepiękne imię! Jednak nie. Trudno. W drugiej połowie i tak nie zagra. La 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 la. Ej, Cognito! Nie gniewajcie się, dobra? Toczymy bitwę na boisku, ale wciąż kocham was jak braci. I ciebie też, Inio! Inspekcja, odrzucenie, poprawka. O, ty nią jest... Ty jesteś moją siostrą w futbolu. La, 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 la. Tak się cieszę, że obejrzę drugą połowę, siedząc stała. Inio mi za to zapłaci. Przecież cię zdjąłem. Trenerze, później pogadamy. Mam parę goli do strzelenia. Shaker! Musisz mi pomóc, bracie. Moją lekarką w ośrodku Aza była Inio. Po prostu chcę być starym El Matadorem. Wiesz, ten El Matador, którego ja znam, po prostu strzeliłby gola. Ale kto zechce podać do mnie? Spokojnie, ja to zrobię. Zrobiłbyś to dla mnie? No ja myślę. Shaker, do mnie! Do mnie! Do mnie! Przegiąłeś! Tak, naprzód, El Matadorze! Mówiłem, że to buntownik. Kocham cię, Matadorze! Zjeżdżaj, dziwaku! Dziękuję! Ja też cię kocham, El Matadorze! Jeszcze ja! I tam był taki wilk!
ale koleś i babka, która walczyła z robotami z przyszłości. Po prostu cieszę się, że do nas wróciłeś, El Matadorze. Witaj w domu, brachu. To nasz chłopak. Czyli Inyo i Carmen są jedną osobą? O tak, byłbym zapomniał. Hej, Inyo! Już nie jesteś taka ogarnięta, co, laska? Może graba na zgodę? Świetnie się spisałeś, El Matadorze. Pan też, trenerze, pan też. Ej, widzę, że z kimś się tam zakumplowałeś. Błagam, nigdy bym się z nikim nie zaprzyjaźnił. O, fakt.